Witajcie! No, słuchajcie, się porobiło. Wszystko powoli się zaczyna wyjaśniać. I taka ciekawostka. Uwaga! Taram! Tak. Wyjęte tłoki. Widzicie. Korbowody, wszystko, głowice pościągane, posprawdzane. No i wnioski, słuchajcie. Przede wszystkim cylindry są w bardzo dobrym stanie. Nie ma tutaj progów. Troszeczkę oczyściłem tutaj z tego nagaru, ale też jego tam wiele nie było. Natomiast wiecie już dobrze, że jak tam coś było ściągane gdziekolwiek, no to zaraz przy tym, słuchajcie, było mnóstwo roboty, czyszczenia, szorowania i porządnie, nie byle jak. Kolejna sprawa bardzo fajna, co trudno w to uwierzyć, słuchajcie, wał jest nominalny. Tak. To jest nowy wał. Tutaj Robert sprawdził, też był zaskoczony. Także taka fajna, ciekawa sprawa. No i co? No i będzie, słuchajcie, wychodzi na to, że porządny remont silnika, ale przy tym całe szczęście, że nie trzeba będzie wymieniać tutaj wału, no bo praktycznie panewki nieruszone, wszystko fajnie, żadnych rys. Po prostu tylko kwestia była w jednej rzeczy właśnie, że on tutaj miał pierścienie strzelone. Po prostu nie wiem od czego, w jaki sposób i co tam się działo, bo niestety nie umiem odpowiedzieć na takie pytania. Chociaż się zastanawiam, jak to się mogło stać, że pierścienie poszły, no ale poszły. Kolejna sprawa. To będziemy po prostu te pierścienie wymieniali. Cylindry. No super stan, po prostu nie ma to sensu w ogóle ruszać ich nawet. Chociaż to już mówię, jak wszystko jest na wierzchu, ileż to je wyjąć, ale Robert tutaj mówi, że to po prostu byłaby głupota, gdyby to było wyciąganie cylindrów, bo nie ma to żadnego uzasadnienia na wyciąganie cylindrów. Także takie coś. Sytuacja się bardzo szybko rozwijała, także nawet nie było jak nagrywać tej roboty z tego, bo praktycznie to, co widzieliście w poprzednim filmie, no to nagle po prostu wchodzą chłopaki, robimy. Ja miałem kamerę rozładowaną i to trzeba było, była włączona do prądu i tak to się po prostu wszystko działo, że już jest, o, proszę was, zrobione. Także tak wygląda temat tego. Co tu jeszcze? Tu jeszcze, słuchajcie, to jest powyciągane wszystko, widzicie. Tutaj są tłoki, tu jeszcze nie ściągane pierścienie, ale po prostu tutaj tylko te olejowe Robert zdjął. Jeszcze tutaj te tłoki są nieprzyczyszczone, czy coś tam, po prostu jakieś takie były, ale niech to sobie tak będzie, jak jest. Co jeszcze? No smok, tutaj widzicie, pompa to jest ta co nowa, co wtedy po prostu wymieniałem, kupowałem. No i ewentualnie głowice. Głowice, no po prostu w sumie to wszystko jest ładnie, tam jeden, ten na dole po prostu taki zawór jest tutaj, ale on w każdym razie, Robert powiedział, że weźmie tam. No zobaczymy, ja się na tym nie za bardzo nie znam, więc nie mogę powiedzieć co i jak, ale będzie na pewno to wszystko dobrze zrobione i silnik będzie elegancki, także będzie startował z piątki i nawet gdyby miał dziesiątkę, to też by z niej wystartował. Dobra, to tyle. Mam nadzieję, że jak zakupię te części, które tutaj są potrzebne do niego, czyli nowe pierścienie, tutaj już też wejdą te wszystkie nowe uszczelki, wiadomo, które tam są potrzebne, panewki, no w sumie panewki też można nowe kupić, chociaż one są tam bardzo ładne, ledwo co, no wam nie pokazałem, no ale też Robert patrzy, mówi, że to nawet nie ma sensu, ale mówi, że właściwie to no to wszystko jest super. No ten silnik był po prostu z tego, tak żeśmy rozmawiali, że on był praktycznie nowy. No po prostu widocznie przez te pierścienie. Pamiętacie, że on był innego koloru niż pozostały ciągnik, czyli skrzynia z mostem i z zawieszeniem, on miał ten kolor inny i on był po prostu wyjęty z czegoś tam.
i tutaj wpakowany tylko i wyłącznie przez pierścienia. Wystarczyło wtedy tylko te pierścienie zmienić i byłoby wszystko w porządku. No, wiem, że dużo ludzi po prostu powie, nie, nieprawda, to się wymienia wszystko naraz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu słuchajcie, no wymienia się, jeśli jest uzasadnione. Jeżeli nie ma uzasadnienia dla wymiany wszystkiego, to się tego nie robi, bo to po co, no po co? Także tak wygląda sprawa, jeśli chodzi o tą 60. I tyle, no co wam mogę jeszcze powiedzieć. Także zadziałamy, jak tylko tutaj przyjdą pierścienie. Oczywiście będziemy kupowali pierścienie najlepsze. Nie pamiętam, Robert mówił, jakaś to firma jest, ale ja w tej chwili sobie nie przypomnę, co to za firma z tych pierścieni. W każdym razie na pewno już to sprawdzę, że to jest porządne i mało tego, jakość jest doskonała, jakość wykonania jest bardzo, bardzo dobra, to jeszcze po prostu materiał. Także to nie będzie takich cudaków. To nie będzie takich, słuchajcie, cudaków, jak to było z innymi częściami. No niektórzy są, oczywiście, niektórzy są po prostu, którzy robią świetne rzeczy, bardzo dobrze i to trzeba się trzymać i od takich ludzi kupować, no. Także taki krótki film. No szkoda, żałuję naprawdę, że nie pokazałem wam tego wszystkiego, jak to się dzieje, jak to robimy, rozkręcamy, jak wyciągamy. Ale po pierwsze, to słuchajcie, nawet już było późno, bo się zaczęło robić ciemno. To dodatkowo po prostu było to taka akcja szybka, że ja się w ogóle nie spodziewałem, bo mieliśmy tylko właściwie zdjąć głowicę i to właściwie było na tyle. Ale tak ta robota nam szybko poszła we trójkę, żeśmy wpadli na ten ciągnik. Że bach, 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 wszystko porozkręcane. Także błyskawicznie to poszło. Ale w tej chwili w każdym razie najważniejsze jest to, że teraz ten ciągnik będzie już po prostu, no, brzytwa. Wszędzie. Tutaj już nie ma, chyba nigdzie nie zostało nic w tym ciągniku, czego po prostu, gdzie nie był, nie miał, nie byłoby zajrzane, co było niedotykane. Nie, tu po prostu jest wszystko. Tak wygląda. Przy okazji jeszcze co, nie pamiętam, czy mówiłem wam w poprzednim filmie, czy nie, ale już napompowałem, słuchajcie, to koło i tutaj ten wentylek po prostu poszedł, więc on po prostu siadło to i tyle, także trzeba będzie kupić nową dętkę i zmienić tą dętkę tutaj. No i co? No w sumie nie wiem, po prostu w tej chwili sam już nie wiem, co robić z tym ciągnikiem, bo tu by mu brakowało rzeczywiście tylko kupić nowe blachy i to jest zupełnie nowy ciągnik. No już nie mówię rzeczywiście opony i tak dalej, ale to już zaczynają się robić po prostu koszty. No i nagle po prostu cena, jaką wam podałem w poprzednim filmie, nie pamiętam w czym, w poprzednim czy jeszcze wcześniejszym, po prostu gdzie tam mówiłem o 11 tysiącach, nagle się robi to po prostu bez sensu. Sprzedaż tego ciągnika za 11 tysięcy. No tak, bo no, kto oglądał, to wie, co tu jest zrobione. Tu jest po prostu wszystko. Każda podkładka, każda uszczelka, każdy o-ring, każdy simmering. Wszystko. Została tak. Maska, błotniki, fotel, żeby kupić opony. No ale teraz tak, jeżeli wy mówicie na przykład coś takiego, że nie, bo rzeczywiście wrzuciłeś dużo pieniędzy, dużo pracy i tych pieniędzy nie odzyskasz. Nie, moi kochani, to tak nie działa. Jeżeli chcecie coś po prostu sprzedać, czy chcecie powiedzmy coś kupić, to już jest obojętnie po której stronie po prostu stoicie w tym miejscu, to jeżeli coś kosztowało was, nie wiem, 10 zł, to się tego nie sprzedaje za 10. A tym bardziej za 5, bo przecież trzeba po prostu policzyć swoją pracę, swój czas, wszystko trzeba to doliczyć po prostu i to kosztuje. I teraz kwestia jest w tym, że jeżeli ktoś nie chce kupić tego czegoś za te pieniądze, które po prostu was by interesowały, bądź też za które waszym zdaniem to coś jest warte, to się tego nie sprzedaje. To jest proste. Także po prostu, jeżeli ktoś na przykład powie, że dobra, ten ciągnik jest warty 5-6 tysięcy, no to po prostu do widzenia, chłopie, nie mamy o czym gadać. No to idź sobie kup coś tam za 5-6 tysięcy, przecież ja się nie bronię, a ten ciągnik zostaje. Proste. Bo nagle się okazuje po prostu, że on po takim remoncie, po tym, co on tutaj ma wciśnięte, to on będzie chodził 10 lat albo jeszcze dłużej.
I bez żadnych awarii, bez niczego, bo jeszcze raz przypomnę, bo aż brak słów, słuchajcie, no nawet, o, jeśli chodzi o hamulce na przykład, no to został zbiorniczek hamulcowy ze starych hamulców. I to tylko dlatego został, bo znalazłem niechcący nakrętkę oryginalną, tą co trzeba. To tylko dlatego został. Jeśli chodzi, słuchajcie, o zawieszenie sprzednie, no to chyba nawet śruby nie zostały stare, no tylko zostały te główne elementy, ale tak to wszystko tam jest nowe. To nowe, zwrotnice, śruby, stworzeń główny, wszystko. Także tak sytuacja i czego by się tutaj człowiek nie dotknął, do czego by nie zajrzał, to tu jest nowe. Zostały tylko te elementy główne, takie po prostu, które nie mają absolutnie żadnego wpływu na użytkowanie tej maszyny, to tylko te rzeczy pozostawały używane. Dobrze, to tyle w każdym razie. Bardzo się cieszę, że udało się ten silnik szybciutko rozebrać, że mamy diagnozę po prostu, co tu się okazało i rzeczywiście to były tylko i wyłącznie pierścienie. Ja ze względu na to, że trudno mi powiedzieć, bo się nie znam na tym, na ile on garów wchodził, to powiem Wam, że rzeczywiście, tutaj niektórym trzeba przyznać rację, że mógł chodzić, nie mówię, że chodził, mógł chodzić na trzech garach. A to dlatego, że ten drugi cylinder, on miał najbardziej te pierścienie wyrobione, a jeszcze Wam to powiem a propos, to one były w ogóle źle zamontowane, te pierścienie, bo on tam te przerwy, co są między tymi na tych pierścieniach, żeby je po prostu założyć, no to one były bardzo blisko siebie, to było takie powiedzmy centymetr, półtora centymetra szczelina od szczeliny po prostu i one właściwie szły, można powiedzieć, że prawie że w pionie, jedna pod drugą, no to jest bez sens. Jak się to ustawia, no to jedna z tej, druga z tamtej, trzecia jeszcze z innej, tu jest tych pięć pierścieni i każdy musi tą przerwę mieć gdzieś indziej, nie może być jedna pod drugą, tak jak to po prostu było tutaj zrobione. No i oprócz tego, że na tym drugim tłoku było, te pierścienie były po prostu już do wymiany się nadawały najnormalniej w świecie, to jeszcze na dodatek jeden po drugim i on palił, nie palił i tak dalej, tak to wszystko wyglądało. No i stąd po prostu taka decyzja. No i oczywiście po rozebraniu wszystkiego nie ma sensu tu nic ruszać, a tym bardziej nie dotykać wału po prostu, bo to już byłaby totalna głupota. To jest nominalny wał. Jedno co, to po prostu jest kwestia, że można, ale nie trzeba zmieniać panewki. Po prostu ja natomiast założę nowe panewki już po prostu, jak zdjąłem te, nie wiem czemu, ale po prostu założę nowe i tyle. I będą po prostu nowe, może dlatego, że one oryginalnie, te nowe, mają taką miedzianą taką powłokę po prostu na sobie, a te po prostu tak mają tą powłokę trochę, ale ona jest tam już widać leciutko wyszlifowana i tak dalej. Mówię, co mi tam zależy, to już nie jest koszt żaden właściwie, a będzie porządna robota. Dobrze. To tyle, oczywiście mam nadzieję, jak to wszystko będzie składane, to oczywiście przypilnuję tym razem, żeby kamera była naładowana i wszystko Wam pokażę, co i jak będziemy robili. To tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! I'ma go get it tonight.